Witajcie! Otóż odpalimy ciapka, ale tego Ursusa 25 z turem, nie tego 61, a tego 63. Co on nam powie i czy będzie chciał coś powiedzieć. Aha, jeszcze. To? No i zobaczmy. Oj. No i jedzie. Fajnie mnie zaskoczył. Akumulator naładowany. To i ciapek ładnie pali. Wiadomo, maskę mu będę zmieniał, ona tutaj na razie jest. Tu stoi ta czerwona maska od niego na zetorze. Wszystko w swoim czasie. Nie wszystko naraz. No i ciapek podstawiony, słuchajcie, zabieramy bowiem ten przód, bo to nie jest od tego, jeszcze jest przód 48 rok, a to jest 47. Tu już wam kiedyś dobrze mówię, że to jest 47, tak, 10226 jakoś tak, nie pamiętam w tej chwili. No ale widzicie, dzielona pokrywa, więc to są te wszystkie, to jest ten stary model, zresztą tutaj widać, że ten tył, tutaj ten podnośnik, to w ogóle nie jest od niego, nawet to w jakimś innym tam było to kolorze. Mniejsza z tym dostawione, tak robili wszyscy, to już wam o tym mówiłem, nie będę powtarzał tego tematu, natomiast to jest ten 47 rok. Tu jeszcze widzicie nawet kolumna kierownicza starego typu, pierwszego modelu z 46 roku, tutaj ta dziura. No i długi wąs oczywiście też podgięty, bo takie przeróbki po prostu były wszędzie, gdzie tylko się dało. No i stąd tu jest tak, jak to wygląda, to tak jak wygląda. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o tym zetorze, że to będzie końcówka 47 roku. Tu widzę po niektórych szczegółach takich. Ale w każdym razie 47, może na 48, natomiast na pewno to zawieszenie nie jest od niego. On miał tutaj zawieszenie, wiecie które? Bo tam chcieliście też trochę o zetorze. Dzisiaj taki miks, nie wiem czy z tego wejdzie jeden film czy dwa. Ale zobaczymy. O! On ma mieć to zawieszenie z fałką. To jest ostatni wypuszcz 47 roku. Początek 48. Taki przełom, zanim wyszła ta zwykła, taka bez tej fałki. Ta miska, to była pierwsza właśnie ta, zaraz po tej dużej tutaj, co widzicie, to była ta i ona właśnie była zrobiona specjalnie pod ziemniaki, bo ta z kolei była tak niska, że te wszystkie łęty się łamały od ziemniaków i to nie było sensu tego cokolwiek z tym robić, natomiast tutaj było już to podniesione i dlatego to był taki pierwszy po prostu rzut, że coś się zmieniło, potem już to wzmocnienie, tak zwane tą fałkę wycofano i już nie była ona potrzebna. Natomiast to było zastosowano pod koniec 47 i na początku 48 roku. To tak tylko nawiasem, ale słuchajcie co się stało. Ciapek ma kapcie. Dwa. No i to teraz weźmiemy, wykorzystamy 60 i napompujemy. Ponieważ jak zwykle muszę tutaj się pobawić, w sensie wykorzystać dwie ręce,
O to. Tutaj tylko to zakręca, ale ten wąż jest kijowy, słuchajcie, trzeba kupić. To znowu ten taki sztywny jest. A to powinno być takie fajne, gumowe, miękkie te węże, a nie takie jakieś takie, wiecie. O! Dobra. I można ściągać tego przy okazji, mówicie, to nie podoba wam się to. Tutaj ten wąż na masce. No to zgadza się, on taki jest tutaj trochę kijowy, ale było parę pomysłów, że albo go owinąć wokół filtra, albo drugi pomysł, do skrzynki, przecież mam jeden akumulator. Dobra. Czyli najpierw odpalimy i popompujemy koła przy okazji, może tą 60 też. Lewa strona tam wygląda dobrze. Przy tym tyle też wygląda. Chociaż jakby tam dopompował trochę, to nie będzie tragedii, nie? Ale tutaj jest kapeć. Teraz wstąpuje się tył, a przy okazji pokażę wam, kupiłem sobie takie siedzisko zakładane, nie wiem, to do 40 czy do czegoś w fotela, ale ważne, że jakoś tam pasuje na tą miskę i to tak o. Tutaj trzeba to napompować, bo inaczej nie będzie jazdy. No i zabieramy, tak jak wam mówiłem, to zawieszenie. To jest typowe zawieszenie dla Zetora 25A, albo jak kto woli A25. No i tak po trochę będę to składał wszystko powoli, ale na razie to będzie tylko na sztukę, bo do tamtego Zetora, co pokazywałem wam przed chwilą, to idzie zawieszenie z tą dużą miską. Ja mam na przyczepie, zaraz je zdejmę i tam bo muszę najpierw to zdjąć. To po prostu je tylko to wywiozę, bo nie chcę tutaj robić bałaganu. Najpierw odkręcę to zawieszenie, dopiero przełożę tu i wtedy pojadę po tamto i je założę. Zresztą zobaczymy. No bo chodzi o to, żeby miejsce tutaj jakoś było. Kółko się pompuje, jest dobrze. Chyba żebym to zawieszenie wywiózł. Tutaj może? To będę trochę miał tak lipnie, powiem wam szczerze, nie podoba mi się to. No zobaczymy w każdym razie, jeżeli już nie będę mógł tego zrobić tak jakbym chciał, to tylko wywiozę to zawieszenie i tyle. Kółko powoli idzie do przodu. Poczekamy jeszcze chwilę. Witajcie! Jak mówiłem w poprzednim filmie, dzisiaj zajmiemy się transportem zawieszenia przedniego. Muszę to tylko jeszcze, tą linę tutaj lepiej owinąć, dlatego że za bardzo przymierzyłem, za bardzo wisi to zawieszenie, więc zabierzemy się do skrócenia liny poprzez owinięcie tej belki tutaj. Zaraz zobaczycie, jak jedziemy. Kamera na czoło. O, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. O, i teraz to zrobimy tak, żeby to było krótko. Żeby to mi się nie majtało i w razie czego
nie przywaliło. Wtóra, to trzeba będzie jeszcze inaczej owinąć, widzę. A nie wciągnik, co gorsza. Oddamy to tutaj. O. Damy to jeszcze tutaj. No i to byłoby ekstra. Czyli musimy tu ominąć jeszcze tą belkę. Czyli jeszcze raz zawijamy. O. I teraz tak tu. Kurczę, ona jest taka sztywna ta lina. A jeszcze do tego pokancerowana i ma te takie druty wystające wszędzie. I nawet się te druty przez rękawiczki przebijają. O, właśnie się zahaczyłem. A to byłoby tak, jakby się chwyciło, to byłoby super. No patrz, kawałeczek. Tutaj może to złapie, ale wolałbym, żeby tu złapało. O, jest. Oto to. Jak mówi nasz ulubiony youtuber, co? Dobra. Zobaczymy. Widzicie, ile to się namęczy z taką zdurą. Do góry. O. I powolutku. Na sprzęgle jadę, wiem, że mam nie jechać na sprzęgle, on wtedy wyrywa do przodu. Zawieszenie.
chociaż szkody. O, a przyczepa znowu na kapcie. Ten wentyl to jest. To jest wentyl. Damy obok tego zetora. Zawieszenie już tutaj. No i teraz dałoby się to zabrać, co? I tam przewieźć. To byłoby dobre. Ale nie zrobimy tego, bo na święta nie chcę robić bałaganu na podwórku. Linę zostawimy. No widzicie, tu jest jeszcze jeden zetor, ten 49. Tu widzicie koleba. Zastanawiam się nad sprzedażą tej koleby, powiem wam. Bo za dużo tego. Tak mi się zdaje. Chociaż fajnie byłoby ją zrobić, bo ja ją bardzo lubię. Ona mi się naprawdę super podoba. Silnik wstawić. Wiadomo, remont jest jej potrzebny. I to by się fajnie, ale to sprzęt jest rewelacja. No to jest jeden z najbardziej ulubionych sprzętów, jakie w tej chwili posiadam. No i tu jest bocian. Absolutnie do remontu. Zobaczymy, może go sprzedam, bo też nie mam na niego pomysłu. Jakoś bym go ubrał i tak po prostu niech idzie jak stoi. Ale to jeszcze zobaczymy. Bo na złom mi go szkoda wywieźć, no. No autentycznie szkoda mi go na złom. Ale z bocianem nic nie zrobię. Bocian nigdy nie był w kręgu moich zainteresowań. No to co? Wracamy na podwórko.